Słuchajcie, y, bardzo ważna rzecz. Leczymy zaburzenia lękowe całościowo, a nie tylko somaty, tak? Bo somaty, tak jak mówiliśmy, to jest lęk w ciele. To jest a, jeden z aspektów nerwicy, y, i y, nie, jakby nie da się leczyć samych somatów. Ja wiem, że one są często najbardziej dokuczliwe. Natomiast jeśli skupimy się tylko na somatach bez szerszego kontekstu, to raczej z tego leczenia nic nie będzie, bo to jest tak. Znowu, ja bym chciał się trzymać tej struktury, którą wymyśliłem, że jest poziom behawioralny, czyli poziom zmiany w zachowaniu, poziom poznawczy, czyli poziom zmiany w myśleniu i poziom egzystencjalny, czyli poziom zmiany w życiu w ogóle tak, na przykład sposobu życia. I teraz tak, somaty to jest nagromadzone napięcie w ciele z powodu tego, że układ nerwowy funkcjonuje w sposób zaburzony. Żeby rozbroić tą bombę, tę bombę, tą bombę, nie wiem jak się to odmienia, to trzeba po pierwsze zmniejszyć napięcie w ogóle w ciele. Tak, czyli żeby ta nadreaktywność tego układu nerwowego była jak najmniejsza. I tutaj na poziomie zachowania to przede wszystkim regularny i umiarkowany wysiłek fizyczny tlenowy, zmiana diety na taką, która ma niski indeks glikemiczny, kwasy omega, tak? poziom witaminy D, itd. Tak itd. Tak Również niezwykle ważne jest wprowadzenie e, rytmu, e, snu i czuwania, na ile to możliwe, tak? czyli e, trzeba wystarczająco dużo spać, ponieważ e, ciało migdałowate, gdzie jest produkowany lęk, musi być wyspany, to ono wtedy produkuje tego lęku mniej. I tutaj często jest potrzebna konsultacja i interwencja farmakologiczna, tak, żeby wyregulować rytm snu i czuwania oraz zmniejszyć poziom lęku, żeby można było dokonywać zmian, tak, czyli wychodzić ze strefy komfortu. Potem będziemy omawiać w następnych filmikach poziom poznawczy i egzystencjalny. Natomiast na początku chcę się skupić... Na, na tym, żebyście dokonywali zmian tutaj w tym wirtualnym gabinecie na poziomie behawioralnym, tak? E, I e, zróbcie taki eksperyment y, y, po prostu, jak się będą, piszcie o tym, jak się zmieniają myśli i emocje też, jak się zmienia wasze życie. Czyli a, każdy, czyli jeśli <laughs> powiedzmy żyje w jakiś sposób e, i jest e, chusteczkowo, ale stabilnie, tak? Bo to jest... Chusteczkowo, ale stabilnie, żeby nie używać brzydkiego słowa, jest wrogiem zmiany, ponieważ my boimy się zmiany, nasz mózg się boi zmiany, bo nie lubi nowego. To często tolerujemy przewlekły dyskomfort, bo się boimy zmiany. I teraz za wszelką cenę trzeba wyjść z tej strefy komfortu w jakikolwiek sposób, zrobić coś inaczej, cokolwiek, tak? zmienić coś, szukać, eksperymentować. Zdobywać poszczególne sprawności, wychodzić ze strefy komfortu i wtedy patrzeć, jak to będzie działać. tak? To jest leczenie nerwicy, to jest nastawienie się na, na taką wielo czasem letnią zmianę nawyków, a przede wszystkim na zmianę sposobu myślenia. Czyli nie, że znajdzie jakiś cudowny sposób, czy czy lek, który mi natychmiast tą nerwicę zabierze, tylko raczej nastawiam się na wieloletnią pracę nad tym, żeby zagospodarować tą nerwicę, bo nerwica to też wyższa wrażliwość to też to taki wskaźnik wewnętrzny, który często mówi nam coś ważnego w życiu. Tak? Czyli podsumowując, dzisiejsze taką spotkanie sesję w tym wirtualnym gabinecie y, namawiam was, bo oczywiście nie mam takiej, takiej siły, żeby tutaj, żebyście to robili inaczej, to jest to zależy wyłącznie od Was, żebyście zaczęli po prostu robić coś inaczej. Tak bo pielęgnowanie somatów tutaj niczego nie zmieni. Tak jeżeli te somaty przychodzą, to one, jeżeli zlikwidujecie w ogóle napięcie w ciele poprzez treningi relaksacji, poprzez um, treningi oddechowe, poprzez um, wysiłek fizyczny, tak, to to na pewno poprzez, poprzez wprowadzenie rytmu w życie, takiego, który Wam odpowiada. Tak, ja wiem, że to jest bardzo trudne, dlatego musi być wykonywane po kroku, to wtedy na pewno poczujecie e, e, zmianę. Od, od następnego spotkania będziemy powoli wprowadzać poziom poznawczy, czyli poziom, y, poziom zmiany myślenia, tak? Powiemy sobie, co to są myśli automatyczne, jak to wszystko się razem y, przeplata. Y, także y, y, życzę Wam wytrwałości, życzę Wam y, 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 życzę Wam y, zdeterminowania, tak? Ja wrzucę też taką animację do tej sesji, jaka jest zależność między Myślami, ciałem, otoczeniem, i tak dalej. Tak? Albo ona już jest wrzucona, nie pamiętam. W każdym razie opiszę ją, że to jest do tej czwartej, do tego czwartego spotkania sesji. Tak? Także pozdrawiam Was i trzymam kciuki. Do następnego razu.